Na mecz Pucharu Hiszpanii zapraszają serdecznie Dariusz Szmakowski i Jacek Laskowski. Obie jedenastki dysponują sporym potencjałem, ale gospodarze mają po swojej stronie wsparcie kibiców. Zobaczymy, czy goście wytrzymają tę presję. Dziś gra Real Zaragoza przeciwko Realowi Madryt. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z jednym napastnikiem wspieranym przez bocznych pomocników operujących bliżej środka. A oto dzisiejsze ustawienie Realu Madryt na Państwa ekranach. Zagrają w ustawieniu 4-4-2 z zawodnikami równomiernie zabezpieczającymi wszystkie sektory boiska. Sędziuje dziś Pedro Ortega. Naprzeciw siebie dwa zespoły, których teoretyczną siłę ognia i styl gry znamy. To puchar. To było, no, może być z tego kartka. No, jeszcze na dobre nie zaczęli, a już mamy żółtą kartkę. Brzydko rozpoczął nam się ten mecz. Sędzia dopatrzył się zagrania ręką. Obecność tego zawodnika na boisku zaskakuje. Rezerwowi też kiedyś muszą zagrać. Najwyraźniej trener uznał, że trzeba dać mu szansę. Lucas Silva. Pereira. Będzie strzelał? Ależ pięknie. Spójrzmy, spokojne, przepiękne uderzenie. Tego się właśnie po nim spodziewaliśmy. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Fernandez. Ciekawe, co nam dzisiaj pokaże ten zawodnik. Wsparcie obrońcy w ataku potrafi wiele zmienić, ale też taka gra jest bardzo obciążająca dla organizmu.
Ronaldo teraz. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Lucas Silva. Polański. Pereira. I rozpoczną królewscy od rzutu z autu. Nacho Fernandez. Dobre to podanie głową. Ma do kogo zagrać. Cristiano Ronaldo. Ładne to środkowanie. No, staną na wysokości zadania. Lucas Silva! No narastała ta sportowa złość, chęć do gry. Dziś dostał szansę i zdobył bramkę. Tak, takie mecze są dla rezerwowych szansą pokazania się i otwarcia sobie drzwi do większej kariery. Ale z petarda tuż pod poprzeczkę bramkarz nie miał szans sięgnąć piłki. Uderzył instynktownie i z jakim wspaniałym efektem. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Dwa do zera i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Ruben. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Po przejęciu jest szansa na szybki atak. Ależ walczą o piłkę. Dobrze, ściąga obrońców i ma do kogo odegrać. Strata w środkowej strefie boiska. Jest szansa na groźną akcję. Czyste zagranie przejmuje piłkę. Pereira. Dobrze w pole karne. Koniec pierwszej części spotkania. Jest 2-0. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. No, bardzo ładnie się spisuje. Dał radę zdobyć bramkę i wspomóc zespół w wypracowaniu zaliczki przed drugą odsłoną tego meczu. Będzie strzelał? Ależ pięknie! Lucas Silva! No narastała ta sportowa złość, chęć do gry.
Dziś dostał szansę i zdobył bramkę. Tak, takie mecze są dla rezerwowych szansą pokazania się i otwarcia sobie drzwi do większej kariery. Trener Realu dokonuje zmiany. Zawodnicy właśnie rozpoczęli drugą połowę meczu w Pucharze Hiszpanii. Pierwsza połowa była bardzo ciekawa. Nie mogłem się doczekać drugiej. Wilk. Ależ on panuje nad piłką. Cezary Wilk. Polański, Carvajal, no trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. No będzie gol i piłka w rękach bramkarza. Szansa! Poprzeczka ratuje ich przed utratą bramki. Schodzi z boiska, nie popisał się w tym spotkaniu. Owszem, stanowczo nie będzie mógł zaliczyć tego meczu do udanych. Świetnie piąstkuje. To może być bramka. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Piłka w siatce. Powtórkę bramki i ich przewaga zarysowuje się coraz wyraźniej. Tym golem chyba pogrzebali już szansę rywali nawet na remis. Tuż pod poprzeczką. No, ciężko jest bramkarzowi sięgnąć taką piłkę. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Zyskują sekundy, ale tracą uznanie kibiców. Szaleńczy atakuje obrońca. Wilk. Nieporozumienie i strata piłki. Fernandez. Próbują ataku bokiem boiska. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. Czeka nas zmiana zawodników. Zawodnik już poderwał się z ławki rezerwowych. Udało mu się utrzymać przy piłce. No, pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Out. Real Madrid wznowi grę. Marny występ tego zawodnika. Nie błysnął dzisiaj.
Wydaje się, że miał wyjątkowo zły dzień. Miejmy nadzieję, że do kolejnego spotkania zdąży się otrząsnąć. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. Ależ teraz świetnie wypiąstkował tę piłkę. Próbował, ale stracił piłkę. Luka Modric. Trener postanawia wprowadzić małe zmiany. Zawodnik już się przygotowuje do wejścia na boisko. Cezary Wilk. Wilk. Abraham. Fernandez. Oddaje strzał. No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźniej. Słusznie, że trener zdecydował się zdjąć go z boiska. No, dziś nie jest jego dzień. Szło mu na murawie wyjątkowo kiepsko. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. Pereira. Cristiano Ronaldo teraz. Będzie strzelał. Jest gol! No, wygląda na to, że dzięki pierwszej bramce zyskał pewność siebie, co pozwoliło mu strzelić kolejną. Tym trafieniem tylko akcentują swoją dominację na samo zakończenie meczu. Rywal jest bezradny. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Koniec. Królewscy Real Madryt triumfatorem. Świetnie się spisali. Pierwszy akt wygrali. W meczu będą mieli dodatkowy zastrzyk pewności siebie. Masz rację, z pewnością pomoże im to w ostatecznym rozrachunku. Grał dzisiaj wprost fenomenalnie. Jeden z najlepszych jego występów ostatnio. Tak, znowu pokazał się z dobrej strony, nie pierwszy raz w tym sezonie. Koledzy z drużyny mają do niego pełne zaufanie i gdy wyprowadzana jest piłka, to jego pierwszego szukają podaniem. Jak widać, słusznie. Dzisiaj strzelił dwie bramki i zapracował na pochwałę od trenera. Będzie strzelał? Ależ pięknie! Lucas Silva! No narastała ta sportowa złość, chęć do gry. Dziś dostał szansę i zdobył bramkę. Tak, takie mecze są dla rezerwowych szansą pokazania się. To może być bramka! Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Piłka w siatce.
Będzie strzelał. Jest gol!